Event Future Stars już niedługo, więc dzisiaj pokażę Wam karty, które możemy zobaczyć podczas tego eventu. Przypominam Wam o wyzwaniu 100 apek górę w ciągu godziny pod tym filmem, równa się z kolejnym odcinkiem jutro, a za 250 apek górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 40 apek górę pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. I zostawcie koniecznie suba, jeżeli chcecie, jak te 5 osób pojawi się w kolejnym odcinku, a każda osoba, która napisze w komentarzu FIFA, dostanie dymie serduszka. Teraz zapraszam Was do oglądania. Pierwszym zawodnikiem jest ostatni bohater z meczu pomiędzy Realem Madryt a Atletico Madryt, a jest nim oczywiście Valverde, który jest pewniakiem, jeżeli chodzi o dostanie karty podczas tego właśnie eventu. Urugwajczyk ma dopiero 21 lat, a gra bardzo dobrze i nadaje bardzo dużo jakości i świeżości w składzie królewskich. Jego potencjał wynosi 89 i taki sam overall miałaby jego karta Future Stars i do tego karta ta należałaby do gangu Hulita, więc myślę, że warto byłoby się zobaczyć tą kartę i jak dla mnie ta karta wygląda naprawdę bardzo dobrze. Następnie przyszedł czas na Moise Kena. Włoch miał bardzo dobry poprzedni sezon, lecz po przenosinach do Evertonu nie gra już on tak dobrze, lecz cały czas nie można mu odebrać tego, że posiada on bardzo wysoki potencjał i ma papiery na zostanie najlepszym na swojej pozycji w przyszłości. Jego potencjał wynosi 86, więc jak widzicie teraz sami na ekranie, jak wyglądałaby jego karta podczas tego eventu. Nie wygląda ona jakoś świetnie, lecz jeżeli mówimy o przyszłych gwiazdach, to Włoch jak najbardziej pasuje do tego określenia. I napiszcie, co wy sądzicie o tym napastniku. Następnie przyszedł czas na jedną z największych gwiazd z potencjałem w ostatnich czasach, a mowa o Lautaro Martinezie, który jest na ustach większości klubów na świecie. Argentyńczyk ma dopiero 22 lata, a strzelił już 15 bramek włoskiej Serie A. Nie ma co się oszukiwać, ten zawodnik może być z roku na rok tylko lepszy i trzymam mocno kciuki za to, żeby się rozwinął. Jego ogólny potencjał w FIFA wynosi 90 overalla, więc jak sami widzicie po jego karcie wyglądałaby ona bardzo dobrze i nie posiada on praktycznie żadnej słabej statystyki na swojej karcie. Kolejnym zawodnikiem jest nadzieja FC Barcelony, a jest nim oczywiście Ansu Fati, Hiszpaniec z mojego rocznika, a już zaliczył kilka meczy w seniorskiej drużynie FC Barcelony, u boku m.in. Messiego i reszty składu Dumy Katalonii. I to mówi samo za siebie, jest to jeden z najmłodszych zawodników i myślę, że to też pewniak do dostania karty podczas tytułowego eventu. Na ten moment jego potencjał wynosi 90 i jego karta sama w sobie wygląda bardzo dobrze, ale czy będzie ona grywalna, musielibyśmy zobaczyć już podczas wyjścia tej karty podczas tego eventu. I czas na polski akcent w tym odcinku, a dokładniej syna Jacka Gumnego, czyli Roberta Gumnego. Jest to z tego, ile się nie mylę, polski zawodnik z największym potencjałem w FIFA 20 i jeżeli jej będzie na tyle łaskawe, to powinniśmy zobaczyć także jego kartę podczas eventu przyszłych gwiazd, bo nie patrząc jest on wielką nadzieją polskiej piłki nożnej i wiele osób widzi go jako następcę Łukasza Piszczka w reprezentacji Polski. Jego ogólny potencjał wynosi 84 i jego karta podczas tego eventu wyglądałaby bardzo dobrze, lecz największym minusem byłoby połączenie tego zawodnika, ponieważ ciężko połączyć właśnie reprezentację Polski oraz polską ekstraklasę. I na sam koniec czas na zawodnika będącego na tym momencie największym hype'ie, a mowa oczywiście o Haalandzie, który podbija serca wszystkich kibiców. Norwek wszedł na boisko w drugiej połowie w swoim debiucie w Borussii Dortmund i strzelił on już hat-tricka. To jest coś niesamowitego, co robi ten zawodnik w tym sezonie, a co najlepsze ma on dopiero 19 lat, więc to jest nawet coś więcej niż pewniak co do tego już event. Jego potencjał wynosi 90 overall i jego karta podczas tego eventu wyglądałaby bardzo dobrze, a co nie sądzicie wy, napiszcie na dole. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, pamiętajcie, że o 250 łapek górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 40 łapek górę dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku, napiszcie komu Wam brakowało w tym odcinku, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie, cześć! Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.